łososia wyprowadzamy z oceanu. Wiedziałem, że krokodyl będzie miał zainteresowanie. Niby nie jest z rybą. Dawać, dawać, wołać rodziców, wołać! O, o! Ze serduszkiem, pokaż! Zdąży? Zdąży ratownik? Zdąży! Ciach, 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 ciach. Powiem ci, że leż jest naprawdę oryginał. Ogon trochę nie wyszedł, ale... No dobra, no ma spuszczony ogon, nie? To może wiesz, jeszcze taki by przed śniadaniem. Naprawdę. Jak masz na imię? Kosma. Kosma. Wędkuję od 3 lat. I zakochany jesteś w leszczach? Tak. I w okoniach. A, i w okoniach. A historia była taka, że zostawiłem sobie spławik parę centymetrów od pomostu, no, żeby zmienić robaka. Podciągnąłem i miałem leszcza. Ha. Fajna historia, no. Będziesz pływał? W zawodach tak, motorówką tak? Też. Motorówką i w zawodach pływackich? Tak. Na jaki dystans? 50 metrów. Okej. Okay. Jaki masz numer? Numerem 1 jestem. Proszę. Proszę. Pokaż mi. Ale przepiękna. Nie, żebym cię faworyzował, nie? Ale podoba mi się. Co? Bardzo ładny. Zobacz, nie? Taka... Taki karaś. No taki, weź chwyć to tutaj, na ładnie zrobimy zdjęcie. O. No taki trochę karaś, trochę złota rybka, co? Taki welon karaś. No, welon. Piękny. Misia, odłóż tam. Będą nagradzane te torby. Potem ją możecie sobie oczywiście zabrać do mamy. Ale ładna. O, zobacz jaki talent. 7 lat. No i kolejne talenty, proszę. Ty już rysowałeś torbę w jedynce, nie? Wtedy nie rysowałeś? Nie, nie. Ale byłeś na prelekcji. Ale tak, i wygrałem. Ale zobacz tutaj. Co? Normalnie ryby 3D. No, podpisuję się. Cienie. Proszę. Piękne. A tutaj jak idzie? O, jakaś arapaima. No. Taka arapaima, co? Znasz tą rybę? Wiem. Arapaima i sztupak. A tu mamy sumiki. Jak macie podpisane kolorowanki, to proszę imię i ile macie lat, tam odkładać na pierwszy stół i będziemy potem losować nagrody. Jak tam? Fajnie, fajnie. Tego się nie spodziewa. Ja też! O mój latrzymaj chciałem. Niespodziewana rufa! Ole fale. Dlatego po zawodach jak się skończą, to poszalejemy. Dobra. Ale musimy się skończyć zawody. Celów jest kilka. Pierwszy to jest taki, żeby namówić dzieci, żeby garściami brały z przyrody. Ktoś powie, że to takie kontrowersyjne, że Ratuj Ryby namawia do tego, żeby korzystać z natury. Tak, namawiamy do tego, żeby korzystać z natury, ale też zobaczyć i poznać potrzeby tej natury. Czyli co możemy zrobić, żeby tego było więcej. Ja też tak na bardziej poważnie namawiam dzieci do tego, żeby jadły ryby. Mówię, które są ryby zdrowe, których nie należy dotykać. Tu poznajemy ekosystem jeziora Sarcz, czyli będziemy mogli sobie
na ekranie osądy na żywo podejrzeć wszystkie ryby. Już kilka sumów wytropiliśmy tutaj, więc dzieci się już cieszą. Fajnie, że przychodzą mali wędkarze, także moją rolą jest zadbać o to, żeby jednak to wędkarstwo było etyczne, o ile można w ogóle tak określić wędkarstwo, ale w ten sposób czynione, w ten sposób korzystane, żebyśmy faktycznie poznali rolę całego ekosystemu jeziora Sarcz, żeby faktycznie dzieci wiedziały, jaką funkcję pełnią rośliny, jaką funkcję pełni woda, jaką funkcję pełnimy my, jaką funkcję pełnią ryby dla nas. Gdzie dużo kolorowanek jest, dużo nagród, dużo warsztatów. Dzieci rysują takie oto torby, już pierwsze tutaj, proszę bardzo, nie, no super, normalnie jak z bajki. O kurde, jeszcze nie widziałem, no pięknie. Także to są torby ekologiczne, mamy z powrotem, będą nosiły to na zakupy, więc nie będą używały reklamówek. Na tym nam bardzo zależy, tak, żeby zakochały się ryby, dzieci w rybach, ale też żeby poznały istotę pomagania środowisku wodnemu, od którego jesteśmy zależni. Grzeszliwy ryb czy niegrzeszliwy? Grzeszliwy ryb czy nie? Nie. Jak wygrasz konkurs, to dostaniesz tego reszta. Że zgadywanie ryb? No, na przykład. Okay. Albo jakiś inny, bo jeszcze masz kolorowankę. Zaraz jeszcze będą inne konkursy, tu jeszcze będą konkursy, także można wygrać kilka ryb dzisiaj. Ale generalnie żegla rodziców jest samodzielną rybą. Sama odrabia zadania domowe, sama chodzi do pracy już i tak dalej, sama sobie gotuje. I wraca dopiero, jak będzie dojrzała. Prawie tu jesteście i możecie sobie wybrać rybkę w nagrodę od miasta Trzcianka. To nie jest ode mnie nagroda. No, przykro mi. No, szukaj, szukaj, widzę karpia. Nawet dwa. Proszę. Tak, tak, proszę. Czy dla siostry może jeszcze proszę. Nie, nie, tak nie robimy. Siostra musi przyjść. Tak nie. Aha, jest tutaj. No to tak, pewnie, że tak. To nie przeszkadzajmy jej. Ja myślałem, że jest w domu. Nie, tu mamy. Proszę. Proszę. Nie, nie, mam po prostu. No poczekamy na kostkę. Proszę, proszę. Są i kolorowe, i słodkowodne. No niech on przyjdzie. Ja bym chcę też nagrodzić. Ja o nim pamiętam. Łosoś do oceanu. Łososia wyprowadzamy z oceanu. Ale jesteście sprytni. Dobra, zostaje Nemo i teraz zabawa na taką koordynację. Nemo musi wrócić do domu, a jego dom się zaczyna za tamtą dziurą na środku. No, pomagajcie sobie. Nie wiem, czy fale są dobrym rozwiązaniem.
musi tam wpaść, bo tam jest jego dom. Wszyscy sobie zróbcie krok do tyłu. Wszyscy krok do tyłu. Zobaczcie, jak teraz możecie sobie kontrolować. No. No, no, no. I zobaczymy, czy jesteście tak samo sprytni. Dobre metody, dobre metody. Brawo! Powiem wam, że pobijacie tutaj naprawdę rekordy. Nie wiem, nie wiem. Róbcie fale, róbcie fale. Jak rekin do was przypłynie, to na pewno poczujecie. Tam jest. No. Jak kogoś wciągnie, no i ratuj! Uratowana, pięknie. No, to poluje rekin dalej. Wy robicie fale. Mocno machaj, mocno faluj. Żeby tam tlen miały te rekiny, wiesz? Oj, zdąży? Zdąży ratownik? Zdąży. Pięknie. Pałki, które tu leżą na plaży, zasilą mikroplastikiem i mnóstwem chemii to jezioro. 1 metr sześcienny zostanie zatruty, jeżeli spłynie substancja z niedopałka do tego jeziora. Czyli to jest gehenna, tak? Mamy tutaj mnóstwo mikroplastiku. Podejrzewam, że najwięcej właśnie z niedopałków. Nie rzucajmy tego na trawę, nie zakupujmy tutaj do piasku, tak? Nie ma tam krasnoludki, krasnali. No to właśnie, którzy tam uprzątną to w jakikolwiek sposób. Tłumaczmy dzieciom, jak należy korzystać z tej wody. Dużo możemy zrobić w mieszkaniu, tak? Czyli ta segregacja śmieci jest sensowna. To nie wyrzucanie żywności, czyli te racjonalne zakupy też są bardzo sensowne, bo my jako Polacy ponad 50% wyrzucamy z jedzenia niezjedzonego do kosza, więc no bardzo dużo. To rocznie pozostawiamy nad naszymi rzekami 125 tysięcy ton śmieci. Nad rzekami samymi, które mają powyżej 50 km. 125 tysięcy ton śmieci rocznie. Chyba se chodzi. Chodzi o to. Precyzja, zaraz się rozegracie. Pięknie. 1-0 dla was. Druga osoba, proszę. Co ty na nas dosujesz? O, to jest opakowanie po herbacie. I do jakiego pojemnika wrzucamy opakowanie do herbaty po herbacie? Czarne. A czarne to co tam wkładamy do czarnego? Zmieszane, tak jest. Rzucaj. No i to zmieszane. No, zobaczymy. Albo do tego. Ale szybko, proszę. No to chodzi właśnie. Tu chodzi o synchronizację. Skórka od banana. Gdzie wrzucamy? Do bio. Rzadka. A tutaj rzuc. Mówię, że tak jest. O, widzisz, jak już poprawiło się? Pięknie! Pięknie! Brawo! No kibicujemy tam! Zobaczymy, kto jest sprytniejszy i szybszy. Czy ryby spokojnego żeru, czy drapieżniki. Już kto następny? Zosia! Tak jest! Zosia! No dla Zosi to już odległość jest, co? Zosia, jak się czujesz? Dobrze, ale zawracamy. Dasz radę do końca? Nic się nie stało. Można zające łapać, wiesz tutaj? Tak jest. Najważniejsze, żeby się śmiać. Ładnie, już dogoniła. Czy to nastąpi? Aj, prawie. Start. No, drapieżniki pokazać, że jesteście silne. O, jest dobrze. Dawać, wołać rodziców, wołać. Bo, o, proszę, co tu się dzieje? A jednak. Co za komitywa!
Pięknie, pięknie. Z niedopałkami. Rocznie wyrzucamy do środowiska naturalnego, nie do kosza, bo do kosza 1,9 biliona, a do środowiska naturalnego 3,7 biliona. Z 5,6 spalanych niedopałków, papierosów, 3,7 trafiają bezpośrednio do środowiska. To 3,7 biliona razy te 4 cm w linii prostej okrąża naszą planetę. Ponad 3000 razy. Nie 2, nie 5 razy. Ponad 3000 razy. No przerażająco, tak? Mamy około 10 lat, żeby faktycznie zainteresować się tak poważnie naszymi jeziorami. Jeżeli niektórych z nich się od dzisiaj nie zaczniemy interesować, to po 10 latach nie będziemy mieli zbytnio szansy, żeby już mu pomóc, tak? To już będzie krzyżyk postawiony i już dalej konsekwencje będą bardziej, tak, mamy Drawsko tutaj niedaleko, tak, już Sinica jest, no tu możemy się kąpać i proszę zobaczyć o tej godzinie, ile ludzi korzysta z jeziora, tak, jeszcze można, a już na Drawsku niestety wczoraj byliśmy, już plaże są puste, tak, no, pełne, jeżeli chodzi o plażowiców, które chcą się opalać, ale do wody niestety nie wchodzi, więc to sobie uświadommy, tak? Nie jesteśmy w stanie być zdrowi, skoro to za oknem będzie zanieczyszczone, zwłaszcza dzięki naszym decyzjom. Znaczy, no, będzie o tyle więcej, że nie będą odjęte. Natomiast ryb jest więcej tylko dlatego, jak one złożą tutaj jaja. Zobaczcie, jaką mamy sytuację na jeziorze Rzucan. Widzicie? Co 10-150 metrów jest pomost, widzicie? I to jest jego problem, tego jeziora. Znaczy ryby mają z tym problem. Bo nie ma strefy, takiej połowy jeziora, przypuśćmy jak tutaj, gdzie ma być drzew, to na drugiej stronie brzegu nie powinno być żadnego pomostu, co najmniej w tej części. Wtedy, jak będzie trzcina rosła głęboka, jak ona będzie wchodziła w jeziora, to tam ryby co zrobią? Pięknie, co jeszcze zrobią? Pięknie, co jeszcze robią? Poproszę mikrofon drugi. Co jeszcze będą robiły? Trzeć, czyli tam rozkłada dzieciak. A co jeszcze robią ryby, słuchajcie, dzieci na brzegu? Powiedzcie mi, no. Więcej ryb jest na środku czy na brzegu? Na brzegu. Na brzegu, bo na brzegu jest więcej kryjówek. Bardzo dobrze, jest więcej kryjówek. Czego jest więcej na brzegu? Jak myślicie, no? Wyobraźcie sobie, że jesteście małą rybką. Brawo, tak jest. Jedzenia. Czego jeszcze? Więcej cienia jest. No, czyli takich, powiedzmy sobie, to zależy, czy mamy lato i czy jest bardzo wysoka temperatura. Musimy też wiedzieć, że przy brzegu jest trochę cieplej, nie? Co są? Glony! Ty się w ogóle tutaj wystroiłeś na naszą imprezę. Piona, tak jest. To, kogo szukaliśmy i znaleźliśmy? Co się kryje, żeby znaleźć cień? Suma europejskiego, tak jest. To jest. To jest ten osobnik. Czy cztery tutaj za ryba? Łucja! Pa! Zaraz tym cię dogonię. Zobacz, Łucja. Odważna. Zobacz. No już teraz nie płyniemy. Tylko tam. Tym nie można. Tym nie można. Tym nie pozwalaj. Tam cię możesz. A przeciwko? No, to nie ma. Ta różowa, nie? Ona w nie połowie. Ona w bałcie. Nie wiem, dużo ma lubianych. Jakie ubiory? Ja chcę, ja chcę. No ja chcę. Nie? A ile to się jedzie? Ja nie widziałam tej nowej si, ale przez męża. Nie mają kierownika zamieszania, nie mają dyrektora, a wszystkie wiedzą, co mają robić. Żadne się nie kłóci. Bądźcie jak głowica sardyny. Uwaga, teraz ręce do pokładu.
samochodu, nie wciągamy na sobą. Płynie, przewiezie. Jeszcze nad morzem nie pływali tymi statkami, bo ceny mnie po prostu zbiły. Ale mówił, że to już będzie zwariowane. Zobacz, jaką falę zrobił. Kto to zrobił? Jak te skutery tutaj co jeżdżą. To za rok też będziecie? Nie. Miejmy nadzieję. A, bo do burmistrza chcesz jechać, nie? Tak. Czemu ostatnio? Nie wiem. Nie wiem. Cały czas jakaś dziewczyna na mnie spadała. Wszystko przez tę dziewczynę. Nie wiem, różnie. Ale bardzo dobrze liczyła się zabawa. Okej. Okay. Dla ciebie. Ze serduszkiem, pokaż. Pokaż padły. A, ładne. Brawo. Pięknie. Dobra, dobra, powoli, powoli. Okej, okay, ogłaszamy w takim razie pierwszy konkurs na rysowanie toreb. A ile? Trzecie miejsce, zobaczcie. Dobra, ja już wezmę. Zobaczcie, zobaczcie. I mówię wam, że to on rysował chłopak. Proszę bardzo. Chodź tu, chodź, posłuchaj. Tyle, oto. Zakochał się w leszczu, łowi od 3 lat i również uwielbiał konie. Brawo, tu masz w środku nagrodę. Trzecie miejsce, brawa. Drugie miejsce. Zosia, lat 12. Proszę bardzo, jaki okoń. Zosiu, poczekaj. Pokażę tam do góry, zobacz, wyrosłem. Taki przepiękny okoń. Tu jest Zosia. Nagroda jest w środku. Gratuluję. Zobaczcie, pierwsze miejsce to to. Ja bym faworyzował Kosmę, nie jakby co. Ale ten drugi okoń też mi się bardzo podoba. 12 lat. A to jest torba... Nie ma podpisu? A jak masz na imię? Maja, lat 13. Brawo dla Maji. Gratulacje. No tak, uśmiechnij się. Tu stoją przy brzegu. Przy każdym brzegu tak jest, wiesz? Że jak schodzi ta głębokość niżej, przy tym pierwszym spadzie, to są ryby. Przy czym tych ryb tutaj powinno być, ojeju. O to chodzi, nie? Zobaczymy, czy jak pan podkarmił, to popłynęły pod niego ryby.
Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.